Definitywnie ta strona wygląda dużo lepiej. Szkoda, że jest to z tej strony, ponieważ ta strona będzie ukryta. Ta strona nie do końca genialnie, ale tak jak mówiłem, zawsze mogę zbudować sobie tutaj rząd platform, który wyprostują mi tą stronę. Tył oczywiście fajnie. Bok, tak jak mówiłem, osiągnąłem dokładnie taki efekt jak chciałem, gdzie bale na samych bokach są skrzyżowane. No i co w tym momencie zrobimy? Wydaje mi się, że jak na razie zostawimy sobie środek naszego domu nietknięty. W tym momencie będę chciał zbudować drugie piętro z tamtej strony. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że zbuduję sobie bardzo, bardzo dużo platform z tej strony, budując jakiegoś rodzaju podłogę. Wydaje mi się, że będzie to rząd prawdopodobnie 3 bądź 4 platform w tą stronę. Następnie chyba jeszcze z 2 poziomy. Następnie wszystko to wybudujemy, budując ściany z boku. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W tym momencie nie możemy budować trybem kreatywnym, ponieważ chcę snapować ze sobą rzeczy, więc wydaje mi się, że zaczniemy sobie od tej strony. Tu ja mogę budować, powiedzmy, jeden rząd tutaj, następnie je wybudować. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. W tym momencie będę mógł, powiedzmy, trochę wpychać te platformy dalej. Właściwie to od razu mógłbym je wpychać dalej, ponieważ tutaj powstanie pewnego rodzaju przerwa, o której nie pomyślałem w tym momencie. Ponieważ platformy w tym momencie dochodzą tylko i wyłącznie do tego, ściana jest tutaj, więc to jest mały błąd. Wydaje mi się, że ja to sobie wybuduję i zaczniemy od nowa. Skoczymy sobie na górę. I tak jak mówiłem, tryb kreatywny daje nam pewnego rodzaju dowolność, gdzie w momencie, gdybym nie budował trybem kreatywnym, byłbym strasznie zdenerwowany, ponieważ musiałbym zebrać, no cholera, z 40 logów, żeby to zbudować. Tutaj zrobiliśmy to praktycznie w kilka sekund, więc ja sobie włączę platformę jeszcze raz i wybudujemy jeszcze jeden rząd. Tak jak mówiłem, chciałem to zrobić w taki sposób, żeby platformy łączyły się z moją ścianą, żeby zachodziły na moją ścianę, żebym po prostu mógł z głównej części mojego budynku przejść na drugie piętro zbudowane z platform. W tym momencie teoretycznie mogę od razu stawiać 3 platformy na sobie. Będziemy starali się zbudować obok niej następną wieżę tego typu. Ona chce mi się tutaj zesnapować. Na szczęście byłem w stanie się ruszyć. Wydaje mi się, że chcemy zrobić coś takiego. Możemy, jak już mówiłem, na siebie je nasuwać. Nie do końca widzę, gdzie w tym momencie, jak daleko ta platforma dochodzi tutaj. Może jeżeli się schylę, będzie to lepiej widoczne. No tak, definitywnie. Zbudujmy jedną tutaj, następnie 2 na niej. Albo przynajmniej jedną, żeby było widać, gdzie ona się znajduje. No i wybudujemy kolejne platformy na sobie. Nie, nie chcemy w tym momencie ze sobą snapować. Wydaje mi się, że coś takiego. Mam nadzieję, że wyjdzie nam to w miarę równo. Jeszcze jedna tutaj. Następnie w sumie mogę zbudować jeszcze jedną tutaj, żeby utrzymać to w miarę równo i w miarę prosto. Kończy nam się tutaj trochę mapa, więc nie jestem w stanie wyjść na zewnątrz. Wydaje mi się, że coś takiego będzie w miarę ok. W tym momencie wejdę na górę, zesnapuję ze sobą kilka rzeczy. Czyli platforma tutaj, platforma tutaj oraz platforma tutaj. W tym momencie powinienem być w stanie wejść na górę, zesnapować kolejny poziom, następnie będę w stanie go wybudować. Nie do końca o to mi chodziło. Ale nie stanowi to żadnego problemu. No dobra, w tym momencie będę w stanie wybudować te platformy. Oczywiście będę chciał utrzymać się z dala od ścian, które znajdują się do góry, żeby ich po prostu nie zbudować.
Wszystko zbudowane. Ja wyłączam tryb kreatywny. Wejdźmy do góry. Wydaje mi się, że wyszło nam to w miarę równo i w miarę prosto. Więc w tym momencie możemy postawić prawdopodobnie kolejne dwa rzędy platform w tym miejscu. Może nawet jeszcze trzy, nie jestem do końca przekonany. Więc wybudujmy kolejny rząd. Okej, wygląda na to, że coś nam się tutaj zbugowało, ponieważ nie jestem do końca pewien, gdzie ta platforma chce się w tym momencie budować. Okej. Spróbujmy wybrać coś innego. Okej, wygląda na to, że moje budowle się zbugowały, ponieważ one chcą się zbudować totalnie w powietrzu. A platforma nie chce budować się nigdzie. Wydaje mi się, że ja spokojnie mogę sobie to w tym momencie zapisać i wrócimy do budowy po zapisie. Mam nadzieję, że w tym momencie rzeczy będą już odbugowane. Będziemy w tym momencie kontynuować naszą budowę. Gra załadowana po raz kolejny. Jak widzicie, ilość logów zresetowała się. W tym momencie potrzebujemy ich tylko 75. Jest to oczywiście ilość logów potrzebnych na zbudowanie ścian do góry. Dodatkowo ładowanie samej gry trwało trochę dłużej niż zawsze. Wydaje mi się, że jest to związane z ilością rzeczy, które w tym momencie mam zbudowane na mapie. Wydaje mi się, że jeżeli zbudujemy całą tą budowlę, włączając w to jakiś milion platform, które chcę zbudować tutaj, ładowanie gry zajmie dobre kilka minut. Tak czy inaczej jednak, w międzyczasie mniej więcej opanowałem sposób na zdebugowanie platform, które nam tutaj fruwają. Po prostu trzeba je z czymś zesnapować i w tym momencie one schodzą na ziemię, więc przekonamy się, czy to działa. Mam nadzieję, że na starcie platformy będą ok, wydaje mi się, że tak. Więc co w tym momencie zrobimy? Zbudujemy sobie ścianę przednią i tylnią. Zbudujmy coś tutaj. Okej, nie do końca to chciałem zrobić, ponieważ nie chciałem zbudować tego od razu. Zbudujmy to jeszcze raz. Następnie jedną na niej. I jeszcze jedną. W tym momencie wydaje mi się, że wypełnię sobie dolną i środkową platformę, co ułatwi mi zbudowanie kolejnej. Będzie prościej mi wymierzyć. Okej, wydaje mi się, że jest to w miarę równo, więc zrobimy dokładnie to samo, czyli kolejna na górze. Jeszcze jedna na górze? Gdzie ją zbudowałem? Nie jestem do końca pewien, gdzie ona się zbudowała. Zbudujemy ją jeszcze raz. Wypełnimy dwie dolne, żeby nam się to wszystko nie pokręciło tutaj. W tym momencie zrobię dokładnie to samo na górze. Następnie zbuduję platformy i dobuduję ściany. No i tak mówiłem, po raz kolejny zbugowały nam się platformy. W tym momencie teoretycznie powinienem być w stanie ją zesnapować i ona powinna zejść na ziemię właśnie w taki sposób. Tutaj nie możemy niestety wyjść na bok, ponieważ jest niewidzialna ściana, o której mówiłem. Więc muszę to zrobić jakoś w taki sposób. Wydaje mi się, że jeżeli podskoczę, będę w stanie zobaczyć, czy ona jest odpowiednio daleko. Wydaje mi się, że tak. No dobra, zbudujmy ją. Zobaczymy, jak nam to wyszło. W miarę równo. W tym momencie zbudujemy kolejne dwie na sobie. Okej, gra nie do końca chce to zesnapować tam, gdzie bym chciał, a chce tutaj. Zbudujemy dwie dolne, tak jak poprzednio. W tym momencie zbuduję kolejną tutaj. No i po raz kolejny mamy fruwającą platformę. Snapujemy i ona schodzi na ziemię. Połączmy więc kolejną w tym miejscu, następnie jedną na niej i kolejną. Właśnie w taki sposób. Dwie dolne zostały zbudowane. W tym momencie wejdę sobie na górę, zbuduję dwie ściany, o których mówiłem wcześniej. A następnie zajmiemy się wypełnianiem środka oraz budowaniem całej reszty. O fuck! No okej, bałem się, że połamię sobie nogi. Wchodzimy jeszcze raz. Mamy niebieskie jagody, które nie są mi totalnie potrzebne, bo jak wiecie, głód w tym momencie nie rani nas. Dodatkowo nawet jeżeli, to mamy tryb kreatywny, który sprawia, że jesteśmy nieśmiertelni. Cholera, wspinanie nie jest najprostszą rzeczą w tej grze. Fuck. Dobra, może od tej strony? D-
definitywnie prościej. No dobra, jesteśmy na górze. W tej chwili zbuduję sobie dwie ściany. Wydaje mi się, że nie będę chciał budować pełnych ścian tak tutaj. Zbuduję sobie dwie ściany z oknami. Tutaj oraz tutaj. Następnie dwie ściany z oknami tutaj. I tutaj. W tym momencie mogę zejść na dół. Wypełnić te dwie platformy. Nie chcę oczywiście budować ścian, ponieważ będę chciał coś do nich snapować. Wyłączam tryb kreatywny, zobaczmy jak to wygląda. Wygląda w miarę ok. W tym momencie będę chciał prawdopodobnie zbudować kolejny, chyba rząd platform. Może uda mi się to zrobić w dwóch rzędach. I w tym momencie zakończę to ścianą, więc zbudujmy kolejny rząd, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Najpierw oczywiście sobie ją obrócę, żeby była ona równoległa bądź prostopadła do tej. Wydaje mi się, że jest w miarę ok. No i spróbujemy to w miarę prosto wybudować. Chcę to robić praktycznie na styk, żeby po prostu wykorzystać jak najmniejszą ilość platform. Zbudujmy kolejny poziom. I jeszcze jeden. W tym momencie wypełniam tą. Po prostu, żeby było mi łatwiej wycelować z następną. Oraz kolejny bug, więc schodzimy na ziemię. No i robimy to po raz kolejny. Oraz zbudujmy od razu jedną tutaj. I jedną w środku tutaj. W sumie to mogę je połączyć, posnapować. Będzie mi, tak jak mówiłem, prościej wymierzyć ją, jeżeli te będą już zbudowane. Nie do końca widzę, co robię, ponieważ mamy jasne niebo. Może dobrym pomysłem byłoby budowanie tego w nocy. Okej, wydaje mi się, że tak jest okej. Wypełnijmy więc te. Zdaję sobie sprawę, że ten odcinek może być totalnie nieciekawy dla kogoś, kogo nie interesuje budowa. Wydaje mi się, że oznaczę je w jakiś sposób, żeby po prostu ludzie, którzy nie interesują się budową w The Forest, totalnie je omijali. Wydaje mi się, że tutaj będzie ok. Nie jest to idealnie równo, ale jakoś to przeżyjemy. No i dobra. Mamy stworzone dwa poziomy. Teoretycznie mógłbym wypełnić też górę, ponieważ do niej na pewno nie będę nic snapował. Wyłączę sobie tryb kreatywny, żeby przez przypadek nie zbudować jakiejś ściany, której bym nie chciał zbudować. Wejdźmy na górę, zobaczmy jak bardzo strasznie wygląda moja podłoga. Okej, dobra, zapomnieliśmy zbudować w środku. Nie wiem jakim cudem. Totalnie przegapiłem jeden rząd. Próbujemy to jakoś naprawić. Nie jestem do końca pewien, czy mi się uda. Ale próbować możemy. W tym momencie nasza platforma fruwa w powietrzu, więc to jest kolejny problem. Jak moglibyśmy ją odbagować, nie budując jej nigdzie? Teoretycznie w sumie moglibyśmy je zbudować w środku, jeżeli gra pozwoliłaby mi tam wejść, ponieważ to pozwoliłoby mi wypełnić tą małą lukę w środku. Teoretycznie coś takiego powinno zadziałać. Spróbujmy w tym momencie zesnapować kolejną z nią. No i w tym momencie będziemy już w stanie budować od dołu. Więc prawdopodobnie jedną tutaj, następną na niej, następną na niej i tak dalej. Nie jestem do końca pewien, jak równo nam to wyjdzie. W tym momencie totalnie naprawiamy błędy, które właśnie stworzyłem. Więc może to wyjść totalnie strasznie. Jeżeli tak, to po prostu załaduję grę od nowa i zacznę to nagrywać od nowa. Jeżeli nie będę zadowolony z efektu. Jest szansa, że nie będę. Ponieważ, nie ukrywam, jest to totalna fuszerka to, co w tym momencie robię. No i dobra, spróbujmy zbudować to, co tutaj jest. Wejdźmy może tutaj. Spróbuję zbudować tą platformę, nie budując ściany. No i w tym momencie wejdziemy od środka. Ja wyłączymy sobie tryb kreatywny. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli wygląda to strasznie źle, no to tak jak mówiłem, załaduję grę od nowa. Okej, nie wygląda to aż tak źle.
Gdyby ktoś pokazał mi tą podłogę, w życiu nie poznałbym się, że było tutaj... że była tutaj wielka dziura. Więc w tym momencie zejdę sobie na dół. Nie mam pojęcia, jak mogłem tak spieprzyć tą pierwszą budowę, że nie połączyłem ją ze sobą, ale okej. No i dobra, zajmujmy się w tym momencie łączeniem ze sobą tego wszystkiego. Kolejna platforma się tutaj zbugowała, więc ja ją sobie postawię w tym miejscu, tak jak zrobiliśmy to poprzednio. Bądź gdzieś tutaj, żeby nikt nie był w stanie zobaczyć, że ta platforma tutaj była. Może tutaj, w miarę równo. Następnie zesnapuję coś z nią. No i możemy zabrać się za budowę przedniej krawędzi. Wydaje mi się, że ona jest trochę pod złym kątem. Coś takiego powinno być definitywnie lepiej. Może zacznijmy od tej strony. W razie, gdybyśmy spieprzyli, to będziemy w stanie ukryć to z tyłu. Okej, w miarę równo. Zesnapujmy od razu kolejne dwie platformy z nią. Wypełnijmy dół. I budujemy dalej. Teoretycznie byłbym w stanie wykorzystać fruwające platformy do tworzenia jakiegoś rodzaju balkonu. Problem polega na tym, że w tym momencie nie jestem w stanie ich obracać, więc byłoby mi bardzo trudno stworzyć to w jakiś w miarę równy sposób. Kolejne tutaj. Jeszcze jedna do góry. Zbudujmy standardowo dół. I w tym momencie chyba będziemy potrzebować dwie platformy na dole, żeby to zakończyć. Co jest mi nawet na rękę, ponieważ wyjdzie to w miarę równo. Tak mi się przynajmniej wydaje z tyłem. Wypełnijmy dół. Odbagujmy platformy. I kolejna na dole. Jest ona troszeczkę za krótka, ale wydaje mi się, że nie będzie to żaden problem. Po prostu nie będzie wystawać tak daleko za tą ścianę, jak tego bym chciał. Zbudujmy więc kolejną na górze. I jeszcze jedną. Zbudujmy dół. W tym momencie możemy wejść na górę i po prostu zbudować sobie ścianę na tym. Następnie prawdopodobnie się zapiszę, żeby nie stracić całej tej budowy, którą zrobiłem. Cholera, wspinaczka, moja pięta achillesowa. Dobra, jesteśmy na górze, więc tak jak mówiłem, w tym momencie postaram się wybudować sobie ściany. Wydaje mi się, że będą to ściany z okien. Raczej nie będę chciał robić tutaj żadnego balkonu, więc połączmy jedną ścianę tutaj. Następną tutaj. Tak będziemy to prowadzić aż do samego końca. Nie jestem do końca pewien, dlaczego nie byłem w stanie tutaj przejść. Coś blokowało moją drogę. Teraz już to coś nie istnieje, więc jest w miarę okej. Zejdę sobie chyba w tym momencie na dół. Przyglądnę się, jak to wszystko wygląda. Zbuduję sobie te platformy. Postaram się nie patrzeć zbyt wysoko, żeby nie zbudować ścian. Okej, budowaliśmy tutaj gdzieś ścianę. Nie mam pojęcia, skąd ona się tutaj wzięła. Nie mam pojęcia, z czym ona się zesnapowała. No ale okej, nie będę się kłócił. Po tak wielkiej budowli raczej nie będę sobie tego przerywał. Zawsze mogę zbudować kolejny rząd platform w tym miejscu, jeżeli chciałbym, żeby ta ściana zniknęła, żeby była niewidoczna. W tym momencie jednak nie będę się nią totalnie przejmował. Wejdźmy więc na górę. Przyglądnijmy się, czy wszystko jest w miarę ok. Wydaje mi się, że wszystkie ściany są w miarę dobrze zrobione. Ja w tym momencie pójdę się zapisać, a następnie będziemy kontynuować całą resztę budowy.